Zespół Los Navarros wystąpił na dziedzińcu Dziekanki przy krakowskim Przedmieściu. To kolejne spotkanie z cyklu letnich wieczorów muzycznych. Na początku zabrzmiała argentyńska pieśń ludowa Viva el País. Opowiada o miłości do ziemi ojczystej. Zespół Los Navarros istnieje od 4 lat. Tworzą go gitarzyści Tomasz Kaszubski i Paweł Nawara oraz wokalista Adam Tkaczyk. Instrumentaliści studiują w Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Ryszarda Bałałuszki. Adam Tkaczyk jest absolwentem średniej szkoły muzycznej przy Bednarskiej. Zespół nagrał płytę zatytułowaną Los Navarros. Zawiera melodie i pieśni latynoamerykańskie. Większość z nich poświęcona jest miłości. Nie zależy nam na graniu tego sposób taki lekki, jak to się teraz bardzo często zdarza, że ludzie to grają tak trochę disco. My to chcemy zagrać tak, jak to jest, jak folklor wygląda, argentyński, meksykański, jak najbliżej tych źródeł. Cykl Letnie Wieczory Muzyczne promuje dorobek artystyczny Warszawskiej Akademii Muzycznej. Podczas koncertów występują jej profesorowie, studenci i absolwenci. Koncert Los Navarros zostanie powtórzony jutro o 19:00. Za tydzień odbędzie się koncert kameralny Eine kleine Nachtmusik.